jeszcze porozmawiamy więcej o tych dronach. Jak to się stało, jak to jest w ogóle możliwe, że udało Ci się wlecieć dronem na wierzchołek K2 na wysokość 8600? No wcześniej nikt takich rzeczy dronami nie robił. No, wymagało to modyfikacji tego drona software'owych. Przede wszystkim ściągnięcia blokady, bo domyślnie każdy taki dron ma blokadę 500 metrów od miejsca startu. No nie spodziewałem się, że to jest w ogóle możliwe, żeby wlecieć na szczyt. Myślałem, że pozwoli mi to latać może 1000 metrów wyżej albo 1500. No jednak tak wszystko się super złożyło, że ten dron był w stanie wlecieć na szczyt i się udało zrobić super ujęcia ze szczytu i ze zjazdu. Sam tych wszystkich modyfikacji dokonywałeś w tym dronie? Tak, tak. Jaki to jest dron? To jest DJI Mavic Pro. Jak to wyglądało później? Wylądowałeś na szczycie K2? Tak, tak. Niestety bateria jest na tyle słaba, że nie pozwoliłaby na powrót drona i lądowanie. A ile czasu byłeś w stanie wylatywać na taką wysokość na wierzchołek? No około 10 minut. Tak szybko? No. No to prędkość mają też imponującą, tak, rzeczywiście. Tak, no też musiałem zmodyfikować tę prędkość. Andrzej mi to więcej zajęło. Trochę tak. No musiałem zmodyfikować te wszystkie parametry, bo domyślnie on by się wznosił na tyle wolno, że nie zdążyłby osiągnąć tej wysokości. No, więc udało się to zmodyfikować. No, nie zabrakło baterii, żeby wrócić, więc wylądowałem na szczycie. Andrzej zabrał drona do plecaka. Tak. Nie był na szczęście duży i ciężki, tak, że bez problemu się zmieścił do plecaka. Stworzenie takiego drona to nie stanowi żadnego problemu. Nie, no to jakby też była jedyna szansa, by zachować ten materiał, bo tak jak Bartek mówi, tej baterii nie starczyło na powrót i mieliśmy tego świadomość, więc celowo wylądował, zabrałem go i pojechałem po prostu. Na szczęście mieliśmy dwa, więc dało się uwiecznić jakby pozostałą część zjazdu. Czyli wyleciałeś drugim dronem, koło tak. 10 minut i filmujesz. Tak, tak. Tak to dokładnie wygląda. No te zdjęcia rzeczywiście są szalenie imponujące. No pokazują wielką potęgę, wielki majestat Karakorum. Robią naprawdę olbrzymie wrażenie. Wy macie zamiar film dokumentalny opublikować jesienią, tak? Z tego? Tak. Tak, no teraz musimy siąść do tego i to chcę, żeby to była międzynarodowa produkcja kinowa. Mamy naprawdę, tak jak mówiłem, jakościowy materiał. Mieliśmy porządne kamery filmowe i wydaje mi się, że ono może z tego coś powstać fantastycznego. Szczególnie, że bardzo ciekawy kontekst jest, bo byliśmy tam jednak i skończyło się jednym wielkim rozczarowaniem. A prowadzicie już jakieś rozmowy z producentami? Chcę sprawdzić taki model, gdzie sam produkuję ten film, bo w zasadzie bardzo dużo pieniędzy zainwestowałem w to i w dzisiejszych czasach jest tak, że jeżeli masz pieniądze i jeżeli jesteś w stanie je generować, to angażujesz po prostu najlepszych ludzi, są do realizacji takiej produkcji. A myślę, że jeśli chodzi o dystrybucję, to też nie będzie kłopot jakiś straszny, bo no każdy chce zobaczyć ten zjazd i tą wyprawę. Jednak no to było jakieś przełomowe wydarzenie, więc no będzie nam troszeczkę łatwiej niż przy po prostu normalnej produkcji filmowej, więc mam nadzieję, że to wszystko się poukłada i naprawdę zrobimy fantastyczną rzecz. Ten dron przydał się Wam do oczywiście filmowania, do zrobienia spektakularnych zdjęć, ale także do transportowania leków, do transportowania kamery GoPro, której Andrzej nie wziąłeś z bazy, a nawet do uratowania człowieka, o tym jeszcze sobie porozmawiamy. Czy Wy to postrzegacie jako pewnego rodzaju rewolucję w himalaizmie? Bartek? No, czy w himalaizmie też, ale przede wszystkim w codziennym życiu. Myślę, że drony się rozwijają i coraz więcej będzie się ich używać i są bardzo, bardzo pomocne w wielu kwestiach i jest jeszcze wiele potencjału, którego jakby nikt nie odkrył i dużo w tym temacie można jeszcze zrobić. A spodziewaliście się, że może być aż tak przydatny dron? No ja jakby od dawna jakby mam taką świadomość, że w tym, że miał olbrzymi potencjał. My pamiętam, kiedyś robiliśmy produkcję Śnieżnej Pantery, mieliśmy problemy, nie wiem, radio nam padło, cokolwiek, no to byliśmy w stanie, nie wiem, pół kilometra to radio przetransportować, wiesz, to są jakieś takie praktyczne rzeczy, które, wiesz, no generują, wymagają od ciebie jakby angażowania mnóstwa energii i czasu, a jesteś w stanie to zrobić, wiesz, w minutę, tak? I to jest naprawdę bardzo pomocne. Tutaj to ratownictwo, no to naprawdę ma niesamowite jakby, no niesamowity potencjał. Tu od
leków, dostarczania leków, nie wiem, defibrylatora, picia, GPS-u dla kogoś, kto się zgubił, no cokolwiek tak w zasadzie. Naprawdę to był, może naprawdę to bardzo pomagać, normalny, skanować, poszukiwać. Normalny ludzi. Też dron ze sklepu po prostu, on nie był w żaden sposób przystosowany przez producenta do takich rzeczy, więc jeśli ktoś po prostu buduje drona specjalnie do tych celów, no to będzie dużo więcej w stanie będzie rzeczy zrobić. Dokładnie, szczególnie, że no, Bartek wycisnął z tego drona chyba 200%, bo nikt nie zakładał, nawet jeżeli kontaktowaliśmy się z producentem, że to w ogóle jest możliwe. Oni w ogóle odradzali nam tych wszystkich rzeczy. Stwierdziliśmy, że zaryzykujemy, ale no, tak jak Bartek mówi, no, te drony można modyfikować, można latać tymi dronami i myślę, że to jest niedaleka przyszłość, bo te koszty są dużo niższe. Jakby ładujemy coś, mamy baterię i w zasadzie z punktu widzenia transportu, ratownictwa, poszukiwań, uruchamianie śmigłowca jest tak kosztowne. Tutaj ładujemy te baterie i to lata i w zasadzie nie generuje żadnych kosztów.